Uroczystość Chrystusa Króla to święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Dziś jesteśmy w Sandomierzu, gdzie podczas mszy świętej w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył pasterz diecezji, ksiądz biskup Krzysztof, młodzi ludzie złożyli przyrzeczenie. 3 osoby w tym roku przystąpiło do przyrzeczenia. Z kolei 25 osób złożyło ślubowanie jako kandydaci, którzy przez cały rok będą się do tego przyrzeczenia przygotowywać. W dzisiejszej Ewangelii, ale właśnie odpowiadając im, zapewnia nas, że chociaż to życie obecne pewnego dnia będzie miało swój kres, prawda, zakończy się, to nie będzie oznaczało definitywnego końca. Tu się skończy, ale gdzie indziej się zacznie. Bóg bowiem za bardzo miłuje człowieka i pragnie mieć człowieka obok siebie w chwale niebieskiej na zawsze. Słyszeliśmy w Ewangelii, że On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Dlatego wskrzesi nas z martwych i znajdziemy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Ta rzeczywistość nie będzie fotokopią dzisiejszego świata. Dlatego nie ma sensu pytać się, jak będzie w niebie. Zamiast zastanawiać się, jak będzie wyglądało niebo, co tam będę robił, to lepiej zastanowić się, dla kogo dzisiaj żyję.